wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor. Organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nie nastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Poznajmy się. Do Stowarzyszenia Chorych na Choroby Reumatyczne Reuma Podlasie należą osoby w różnym wieku, także młode, dwudziestokilkuletnie. Wbrew obiegowej opinii, nieprawdą jest, że na reumatyzm cierpią jedynie osoby w starszym wieku. Wszystkich członków stowarzyszenia łączy motto: nie jesteś sam, na choroby reumatyczne choruje 9 milionów Polaków. Przyjdź do stowarzyszenia, wspólnie choruje się łatwiej. Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na choroby reumatyczne. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest edukacja. Edukacja przede wszystkim osób chorych, członków ich rodzin oraz całego społeczeństwa. Siedzibą stowarzyszenia jest Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tu odbywają się spotkania, na które zapraszamy lekarzy reumatologów, ortopedów, rehabilitantów, pielęgniarki, psychologa oraz lekarzy różnych specjalności w zależności od potrzeb i zainteresowań naszych członków. Te spotkania są otwarte, informujemy o nich w prasie, także na te spotkania może przyjść każdy, kto jest zainteresowany danym tematem. Organizujemy również dla naszych członków wyjazdy integracyjne, rehabilitacyjne. Również chodzimy do teatru, do filharmonii, czyli zajmujemy się również integracją osób chorych ze społeczeństwem jako całością. To jest bardzo potrzebne, ponieważ jeżeli człowiek, dość tego, że jest chory, prawda, jeżeli on się tylko zamknie w swoich czterech ścianach i nigdzie nie wyjdzie, i nikt z nim nie porozmawia, i nikt mu w jakiś tam sposób, nawet taki mały, nie, jak to wyjście do teatru, czy ten wyjazd integracyjny nie pomoże, no to ja właściwie, wie pani, no to jest trudna bardzo sprawa. Zresztą chyba i dla zdrowego człowieka, tak samo, jeżeli się z nikim nie spotyka, no to jest naprawdę przykre. To jest takie wsparcie, no po prostu bycie z kimś, no, bo to jest takie istotne raczej, ja myślę. Zawsze to jest istotne, nie tylko w stosunku do chorych osób, ale też i do zdrowych. W czerwcu Stowarzyszenie Reuma współorganizowało w Białymstoku Forum Świadomego Pacjenta. W spotkaniu uczestniczyli liderzy stowarzyszeń zajmujących się problemem chorób reumatycznych z całej Polski. Przede wszystkim dotyczą one uświadomienia pacjentów, dotyczą konkretnych schorzeń. Choroby reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób zwyrodnieniowych, tocznia, twardziny układowej i wielu różnych schorzeń reumatycznych. Ale również wykłady dotyczące depresji, to już takich schorzeń, które po prostu tak jak gdyby są wynikiem, czy jakimś takim skutkiem, że tak powiem, ubocznym chorób reumatycznych, czy towarzyszą po prostu tym chorobom reumatycznym. Moja diagnostyka na początku i moje schorzenie jakoś tak bardzo, że tak powiem, załamałam się, ale potem, kiedy zaczęłam uczestniczyć w wykładach, kiedy zaczęłam przychodzić do stowarzyszenia i właśnie również uczestniczyć w forum świadomego pacjenta, to wtedy moja świadomość, moja edukacja po prostu pomogła mi normalnie żyć. Działalność takiego stowarzyszenia jak Reuma Podlasie jest bardzo ważna, zwłaszcza że schorzenia reumatoidalne są jednymi z najczęściej występujących nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Panuje przekonanie, że
około 40% społeczeństwa w ciągu roku osób ma dolegliwości z zakresu układu kostno-stawowego. I te choroby można podzielić na dolegliwości związane z wiekiem, z nadmierną masą ciała, z pewnymi anomaliami budowy ciała oraz na schorzenia zapalne. Te schorzenia zapalne wbrew takim obiegowym opiniom dotyczą nie ludzi starych, tylko ludzi młodych, to są 20-30-letnie osoby, najczęściej kobiety, które rozpoczynają życie zawodowe, życie rodzinne i tutaj nagle stają przed perspektywą choroby, która okalecza, która sprawia ból, która sprawia inne cierpienia i która trwa przez wiele lat praktycznie do końca życia. Tak się na szczęście złożyło, że ostatnia dekada przyniosła nam ogromną zmianę. Mamy leki, które potrafią nie tylko opóźniać przebieg procesu chorobowego, ale zatrzymywać ten proces. Te leki niestety należą do najdroższych, są najdroższymi lekami, jakie ma współczesna medycyna. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że pacjentów z zapalnymi chorobami stawów, czyli tymi pacjentami, których można by kierować do leczenia tymi nowymi lekami, jest około 500 000 w Polsce. A jakie są objawy schorzeń reumatoidalnych? Pierwsza sprawa to jasna sprawa, że to jest ból stawów. Ból stawów, bo to jest najczęstszy powód, że w ogóle zwracamy uwagę na nasze ciało, na nasz stan zdrowia i najczęstszy powód zgłaszania się do lekarza. Tu bym szczególnie zwrócił Państwa uwagę na fakt, że dużo bardziej niepokojące są bóle ze strony drobnych stawów, a więc nie kolano, na którym może za długo klęczyliśmy, albo może które doznało urazu jakiś czas temu, niekiedy nawet długi czas, ale drobne stawy rąk i stóp. I jeśli tym dolegliwościom towarzyszą obrzęki, to powinniśmy się bezzwłocznie udać do swojego lekarza rodzinnego. Nie do lekarza reumatologa, tylko do swojego lekarza rodzinnego, bo to jest ten główny, to jest ta główna osoba, która sprawuje opiekę nad naszym zdrowiem i która nam udzieli rad, czy pokieruje dalszym leczeniem. Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia Reuma Podlasie dostępne są na stronie reumapodlasiemixt.pl.